Witamy Państwa serdecznie w Energy Gaz Polska. Zaprezentujemy montaż instalacji gazowej tutaj do Hondy Accord. Jest to oczywiście auto na taksówce, więc tutaj oszczędności będą jeszcze większe. Pod maską mamy zamontowany dwulitrowy silnik o mocy 156 koni. Jeszcze tutaj chciałbym dodać, że auto jest z roku 2009. Została tutaj zamontowana oczywiście instalacja gazowa BRC Sequent 32 z podłączeniem do systemu OBD. Koszt takiej instalacji to jest 2900 zł. Teraz przedstawię Państwu wszystkie komponenty. W tym miejscu został zamontowany tutaj komputer sterujący BRC Sequent 32 w tej najnowszej wersji S32 EVO. Jeżeli chodzi o wtyskiwacze gazowe, zostały zamontowane tutaj możliwie jak najbliżej wtyskiwaczy benzynowych. Tuż za nimi znajduje się reduktor, jest to Genius MB1500 z dość dużym zapasem wydajnościowym oraz tuż obok znajduje się filtr fazy lotnej. Jeżeli chodzi o filtr fazy ciekłej, znajduje się on tutaj na kielichu w bardzo dostępnym i wygodnym miejscu. Dodatkowo w tym aucie została zamontowana jeszcze lubryfikacja. Jest to system chroniący gniazda zaworowe i zawory. Koszt montażu lubryfikacji w tym przypadku to jest 250 zł. Plus 50 zł za rozdzielacz na 4 cylindry. Czyli kompletna lubryfikacja wraz z rozdzielaczem to jest 300 zł w przypadku tego modelu. Ten rozdzielacz pozwala precyzyjniej dawkować płyn smarujący. Jeżeli chodzi o oszczędności, auto spala około 11 litrów benzyny, gazu spali około 12, co zapewni nam 310 zł oszczędności na każdym 1000 km. Przejdźmy teraz dalej. Jeżeli chodzi o przełącznik, został on zamontowany na życzenie tutaj klienta, tuż po lewej stronie, obok kierownicy. Jest on oczywiście bardzo dobrze widoczny. Jeżeli chodzi o wlew, został on zamontowany pod klapką wlewu paliwa. Jest to pełnowymiarowy wlew, zatem nie trzeba na stacji dokręcać żadnych końcówek. Kolejnym i ostatnim już w zasadzie elementem jest zbiornik. Został tutaj zamontowany 48-litrowy zbiornik, który nie podnosi w ogóle nam tutaj podłogi. Idealnie się mieści. Tankowany jest on oczywiście w 80%, więc do dyspozycji mamy 34 litry gazu, co pozwoli nam przejechać w cyklu miejskim około 320 km. Teraz jeszcze takie podsumowanie. Koszt zamontowania tego systemu to jest 2900 zł plus 300 zł lubryfikacja, czyli całkowity koszt to jest 3200 zł do tego modelu. Przy oszczędnościach na poziomie 310 zł mamy tutaj zwrot kosztów montażu po 10 tysiącach km. Więc jeżeli takie auto, które jest tutaj oczywiście na taksówce, robi 10 tysięcy miesięcznie, to już w ciągu jednego miesiąca następuje zwrot kosztów montażu. Rocznie tak naprawdę, jeżeli założymy, że auto przejeżdża około 100-120 tysięcy km, tutaj klient spokojnie oszczędzi tak naprawdę około 30-35 tysięcy zł na samym paliwie, więc oszczędności są ogromne, a jak wiemy, taksówki bardzo dużo jeżdżą, więc te oszczędności są w zasięgu ręki. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i zapraszamy do oglądania kolejnych filmów.